Witajcie moi mini, zapraszam na vloga, prawdopodobnie ostatniego z Melbourne. Wybaczcie, że nie gramy na dworzu, ale po pierwsze jest zimno, po drugie padało, po trzecie mam tutaj dużo kartek, więc wyścig podsumujemy w pokoju hotelowym, a naprawdę sporo się działo, będzie dużo do pogadania. Najważniejsze to oczywiście temat jest oczywiście, jakim cudem Mercedes, mając przewagę w kwalifikacji 7 dych prawie nad Ferrari, zdołał przegrać Grand Prix Australii. Grand Prix Australii, w którym, jak to przyznał Vettel, jak też wiedział sam Hamilton, Lewis był szybszy i na pierwszym stincie, i na drugim stincie. Otóż zadecydowało kilka przypadków, najbardziej natura współczesnej Formuły 1, natomiast przejdźmy sobie do takiej dość szczegółowej analizy, jak to wyglądało, bo mam tutaj sporo karteczek z czasami, dużo oglądałem właśnie odległości między kierowcami, czasy pit stopów. I oto do czego doszedłem. Zacznijmy od tego, że mamy sytuację, w której jedzie Lewis Hamilton, przed Kimi Räikkönenem i przed Sebastianem Vettelem, okrążenie 18. Kimi Räikkönen zjeżdża do boksu. Wtedy od razu zauważyłem i na chwilę mówiłem na Twitterze, że tutaj Ferrari próbuje zanęcić się Lewisa Hamiltona, żeby zjechał do boksu i po prostu, żeby pokryć możliwość taką, że Räikkönen podetnie Lewisa Hamiltona. Więc na 18. okrążeniu Kimi zjeżdża i w tym momencie Hamilton nad trzecim Vettelem ma 8,2 sekundy przewagi, czyli całkiem sporo. Na 19. okrążeniu Hamilton zjeżdża do boksu, żeby nie został podcięty przez Kimiego Räikkönena. Dodajmy, że wcale nie trzeba zjeżdżać tak wcześnie, dlatego że poza Hartleyem, który tak rozwalił oponę podczas pierwszego hamowania i musiał zjechać na pierwszym okrążeniu, tak naprawdę kolejny był Leclerc na 20., ale to w ogóle nie będziemy patrzeć. Verstappen na 21., ale on czekał na okno jak najszybciej, dlatego że sam też uszkodził oponę robiąc spina po problemie z samochodem. Magnussen, no to wiadomo, to osobna historia. Z takich szybszych to Bottas, tak, na 25. okrążeniu zjechał i tak naprawdę korzystając z tego, że jest safety car, więc de facto prawdopodobnie na tych oponach Ultra można było przejechać dużo, dużo okrążeń i jest wcale niewykluczone, że Hamilton nawet nie musiał zmieniać opon na nowsze. Jadąc nawet na starszych oponach Ultra byłby w stanie utrzymać na tyle dobre tempo, żeby Räikkönen go nie wyprzedził. Natomiast no, ostatecznie zespół postanowił zagrać bezpiecznie, mają dużą przewagę prędkości samochodu. Już byli w tym oknie bezpiecznym, że mogli sobie spokojnie zmienić na inne opony, na softy, więc po prostu dobra. Ściągają Hamiltona. Hamilton wyjeżdża do boksu, mamy 20. okrążenie. Na 20. okrążeniu Vettel prowadzi wyścig z przewagą 13 sekund i 78 tysięcznych nad Lewisem Hamiltonem. O pit stopy trwały tam około 21-22 sekund, tutaj mam dokładne czasy, no więc mamy tutaj ten zapas. No i tak, na 24. okrążeniu zjeżdża do boksu Grosjean, wyjeżdża z niedokręconym kołem, jak się okazało, przepraszam za zamieszanie z silnikami, ale w biurze prasowym tam osoba obok też przypuszczała, że to jest ten sam, potem jeszcze Weber na podium też rzucił, że silnik Ferrari, więc było takie trochę zamieszanie, natomiast generalnie rzecz biorąc Grosjean wyjeżdża z boksu, zatrzymuje samochód na poboczu i to wywołuje ten efekt, który da Vettelowi szansę na zwycięstwo. Szansę, która była bardzo, bardzo cienka. Na 25. okrążeniu, na 24. Grosjean zjeżdża, na 25. okrążeniu, po skończeniu tego okrążenia Vettel ma 11,3 sekundy przewagi nad Hamiltonem. Wcześniej miał 13, czyli Hamilton jeszcze odrobił 1,7 sekundy, ale nigdzie mu się nie spieszy. Wiecie dlaczego? Dlatego, że inżynierowie, tak naprawdę jakiś specjalistyczny program komputerowy wyliczył, że wystarczy im 15 sekund i nawet jeśli będzie Virtual Safety Car, to Hamilton cały czas będzie miał na tyle dużą przewagę, że Vettel po zjeździe do boksu go nie wyprzedzi. A przecież Hamilton jest tylko 11,3, czyli ma jeszcze tutaj no, 3,7 sekundy zapasu bezpieczeństwa dużego marginesu i teoretycznie nie musi się obawiać. I po czym, co się dzieje? Sebastian wjeżdża z boksu na okrążeniu numer 26 i wystarczy mu, to jest niecała sekunda, 68 setnych sekundy z przodu wyjeżdża z boksu przed Hamiltonem i obejmuje prowadzenie wyścigu. I koniec, po jabłkach, bo tu, jak powiedział Ocon na tym torze, pomimo trzeciej strefy DRS, trzeba było mieć minimum 2 sekundy przewagi nad drugim kierowcą, żeby móc go porządnie zaatakować i przejść na torze. 2 sekundy, to w tej odległości się prawie cała stawka zmieściła w kwalifikacjach. Więc no, tych 2 sekund Mercedes jest szybszy, ale nie aż o tyle. I w tym momencie w zasadzie jest po ptakach. Okrążenie 27, Lewis Hamilton jest 1,6 sekundy za Vettelem. Dziękujemy, do widzenia. Jak do tego doszło? Oczywiście tutaj Toto Wolff mówił, że tak, że to był problem z softwarem.
Moim zdaniem jest jeszcze taka kwestia, że znaczy nie chcę pouczać się zespołu, który zdobył tyle tytułów mistrzowskich, tak? To bez przesady, tak? Oni wiedzą, jak to się robi. Niemniej jest coś takiego jak czynnik ludzki, jak coś takiego jak intuicja i być może, no tak, zawsze jest ten dylemat, czy bardziej wierzyć człowiekowi, czy maszynie. Natomiast w tym przypadku jeżeli to prawda, że zawinił software, no to w tym momencie maszyna się pomyliła, natomiast ostatecznie nawet nie chodzi o te obliczenia i o te cyferki. Prawda jest taka, że mamy Formułę 1, o tym mówił Robert wczoraj, jak rozmawialiśmy, w której się dużo kalkuluje, w której się po kwalifikacjach i przed kwalifikacjami, i po kwalifikacjach robi się symulacje, obliczenia, jakie jest tempo optymalne, a nie maksymalne, czyli na ile wolno sobie można pozwolić, żeby jechać, żeby dojechać i żeby zmieścić się w limicie paliwa, żeby opony wytrzymały, aczkolwiek opony były tutaj najmniejszym problemem i żeby silniki starczały. Rozumiecie, bo mamy, kurde, mamy trzy silniki na 21 wyścigów, czyli po jednym silniku na 7 wyścigów. Więc jak jechać jak najwolniej, żeby dojechać do mety jak najszybciej? I to jest cała paranoja współczesnej Formuły 1, to jest w ogóle cała ta pomyłka. Gdyby Formuła 1 była tak skonstruowana, że kierowca musi, bo oni chcą to robić, przecież sam Hamilton przed sezonem mówił, że żałuje, że tak trzeba jeździć, że nie tyle musi, bo chce, ale że musi napierać, no to w tym momencie prawdopodobnie nie byłoby takiego obliczania, że tutaj o, ta przewaga ci wystarczy, to on by sobie jeszcze ściągnął tutaj, żeby mieć jeszcze bezpieczniejszą przewagę i tak im starczyło. Tak by to nie wyglądało, po prostu trzeba było napierać, jakby napierał, to Vettel nie byłby go w stanie wyprzedzić. Natomiast jako, że mamy Formułę 1 właśnie ekologiczną, piękną naszą, wspaniałą, no to w tym momencie i taką na wyliczenie, i na symulację, ani na zapieprzanie, tak jak to powinno wyglądać, no to w tym momencie, no tak, dobrze się złożyło. Sebastian Vettel wygrywa wyścig, w którym absolutnym faworytem był Lewis Hamilton i Mercedes. Bardzo ładnie utarli nosa Mercowi, mi się to akurat podobało. No bo wiecie, no bo po takiej przewadze, oni już po testach wiedzieli, że jest dobrze. Jeszcze po takiej przewadze w kwalifikacjach, to naprawdę czuli się bardzo pewnie tutaj Lewis na konferencji Fafa Rafa. Tutaj żarcili, to ja, bo ci tutaj utarłem nosa i tak dalej. Fakt jest taki, że potem na konferencji po wyścigu zachował się bardzo fajnie, bardzo pokornie. Jeszcze na podium w pierwszych słowach gratulował Ferrari, przyznał, że to my musimy także, że to oni wykonali lepszą robotę i absolutnie ma rację. Po prostu tym razem Ferrari było lepsze, nie jeśli chodzi o prędkość, tylko jeśli chodzi o jakieś takie kluczowe decyzje. No i oczywiście trochę im dopisało szczęście, co też powiedział sam Sebastian Vettel, tak, że on czekał na ten safety car, ale o tym jeszcze pogadamy. W każdym razie to są właśnie losy tego wyścigu, to są losy tego zwycięstwa. Niespodziewanie liderem Mistrzostw Świata w tym momencie jest Sebastian Vettel, a nie Lewis Hamilton, ale to się prawdopodobnie dość szybko zmieni. Aczkolwiek, wiecie, jest nadzieja dla Ferrari, dlatego że chociaż no, wyścig pokazał, że Mercedes ma dużą przewagę, to jednak jest ten czynnik, o którym mówiłem przed wyścigiem i Seb mówi, że jest duży potencjał w samochodzie, on w to wierzy i jeszcze nie jest tak, nie ma załamki, to jest fajne akurat w tym zachowaniu. I wierzę, że oni mogą to wyciągnąć. Z tego względu, że zmienił się ten rozstaw osi, to o czym wspominałem. Ferrari poszło w większy rozstaw osi, idąc śladem Mercedesa. Nie tak duży jak Mercedes, ale większy niż w zeszłym roku. Sam Mercedes miał sporo problemów z dostrajaniem samochodu właśnie ze względu na to, że auto jest długie. Więc i Ferrari pewnie musi się trochę tutaj pokręcić i poszukać rozwiązań pewnych, żeby wycisnąć maksimum z tego samochodu. Dlatego są dość dobrej myśli, generalnie są spokojni, bo wiedzą, że mają naprawdę, no mają dobry pakiet, tak? Tylko muszą go po prostu dopracować. Lecimy dalej. Kimi na trzecim miejscu, wyścig dla niego bez historii, po raz kolejny, jeden z wielu. Fakt jest taki, że Kimi był blisko bardzo i no co, no w kwalifikacjach pojechał szybciej od Vettela, dobrze pamiętam? Tak, taki był prosta, taka była pewność na starcie, tak więc no, był to dla niego naprawdę udany weekend, tam Seb trochę narzekał, że to popełnił błąd i że mógł pojechać szybciej, tak zgadzali, rzecz biorąc, no w samym wyścigu Kimi został użyty przedmiotowo, na przynętę, jak kierowca numer 2, na przynętę, żeby ściągnąć do boksu Lewisa Hamiltona i potem oni mieli taką nadzieję, Seb to przyznał, że potem modlili się o to, żeby była neutralizacja, no co była duża szansa statystycznie, bo się zdarza to często w Grand Prix Australii, no i bum, udało się, niecałą sekundę wystarczyło, no niecałą sekundę wyjechał przed Hamiltonem. To jest rewelacyjne rozwiązanie tego wyścigu. Biedny Kimi spełnił swoje posłannictwo. Fajnie generalnie, że trzymał dobre tempo w ten weekend i mam nadzieję, że tak będzie dalej. Aczkolwiek pamiętajmy, że Kimi akurat na tym torze, on ma takie, są pewne tory, na których zawsze wiemy, że Kimi pojedzie szybko. Jest to Melbourne, jest to na przykład Spa, więc podejrzewam, że może być tak niestety, że potem wejdzie na swoją tą średnią gorszą od Vettela. Oby tak nie było. Natomiast generalnie rzecz biorąc,
No, posłużył jako kierowca numer 2. Fakt jest jeszcze taki, że Bottas, który był 8 na mecie, startował z 15 pola, bo się rozpieprzył w kwalifikacjach, dostał 5 pozycji za wymianę skrzyni. Bottas nie był dobrym drugim kierowcą, to on powinien być z przodu i być jednym z tych zawodników, którzy chronią tyłek Hamiltonowi. Więc w tym momencie po prostu, no, mimo tego, że Wolff go bronił, no to jednak fejl totalny Bottasa, bo on tutaj oczywiście chce gonić Hamiltona i chce pokazać, że może walczyć o mistrzostwo. Powinien wierzyć w siebie, to jest normalne, robi dobrze, natomiast moim zdaniem nie stać go na to, żeby to zrobić, i goniąc Hamiltona popełnia błąd, który tak naprawdę kosztuje, też po trosze kosztuje Lewisa zwycięstwa, bo jeszcze raz, kierowca numer 2, jakim jest Bottas, jest po to, żeby chronić tyłek kierowcy numer 1. I to nie zaszło. Przejdźmy do naszego obozu. Sergiej Sirotkin, torebka po lunchowa, która za, po, potem po sandwichu, która zapchała chłodzenie tylnego hamulca. Hamulce się przegrzały, coś tam zaczęło płonąć, pedał wszedł w podłogę. Były tam podejrzenia, że coś kombinują. Nie, nie, to jest prawda. Upewniałem się, tak faktycznie było, tak była Formuła 1. Natomiast no pytanie, jaki to był weekend dla Sergeja, tak? Który tutaj jest tym supermenem nowym Formuły 1, biorąc pod uwagę wszystkie wypowiedzi, począwszy od tam zespół to tyle o ile, ale brytyjskie media jak bardzo mocno tutaj wtłumaczyły wybranie jego zamiast Roberta i najbardziej jego środowisko, jego sponsorzy, jego tata, jak mówi, jakim jest wyśmienitym kierowcą. Czy faktycznie, ja na tej podstawie wysunąłem wniosek, że skoro jest taki świetny, to powinien od początku być szybszy od Lance'a, bo Lance ma tylko jeden sezon doświadczenia, jest u niego młodszy. No i Lance przyszedł z Formuły 3 do Formuły 1, a Sergiej przyjeździł w o wiele szybszych kategoriach. Więc no, na tej zasadzie, skoro jest taki wybitny, no to nic mu nie umniejszając, bo moim zdaniem to jest kierowca z potencjałem, ale nie aż tak jak mówili, no to powinien być szybszy. Tymczasem zwróćcie uwagę na coś takiego. Lance Stroll dojeżdża do mety na 14 pozycji, musiał jechać na innym. Znaczy generalnie powiedział, że to była walka o przetrwanie dla niego, że my się na razie nie ścigamy, my walczymy o przetrwanie. Poza tym, że auto po prostu jest ciężkie w prowadzeniu, jest mało przewidywalne, że musiał z nim walczyć, musiał moc silnika przełączyć na niższą moc, po prostu z tego względu, że ponieważ silnik się przegrzewał w piątek, był z tym problemem, to żeby ten silnik przetrwał cały 7 Grand Prix, to też Paddy Lowe tłumaczył, no to w tym momencie musieli go trochę zdetonować dla bezpieczeństwa. Dziękujemy za te wspaniałe przepisy, że 30 silnik są na sezon. Proponuję, żeby był jeden na sezon w najbliższym czasie. Jak się zepsuje, to wtedy dyskwalifikacja na cały, już żeby kierowca nie mógł wrócić, to będzie świetne dla Formuły 1 wtedy. No w każdym razie zdetonowany silnik miał Lance Stroll, więc jechał wolnic. Mówi, że na dystansie wyścigu stracił 4 sekundy, a że na mecie był 2,5 sekundy za Leclerciem, no to znaczy, że mógł być 13 zamiast 14. I teraz Lance nie ściemnia, naprawdę. Ja mówię, mam do niego coraz większy szacunek. To jest facet, który mówi konkretnie, nie mówi tutaj, o, straciłem pół minuty, minutę, mogłem być w punktach albo na podium. Nie, 4 sekundy, normalne wyliczenie. Czyli nic wielkiego, tylko jedna pozycja, ale de facto no, tylko uwiarygadnia to, co się działo. Natomiast chcę wrócić do kwalifikacji, dlatego że ja od razu podpytałem Lansa, to dobrze, to jeżeli miałeś silnik na tym oszczędniejszym modzie, na którym traciłeś te ułamki sekund wyścigu, no to w takim razie czy tak było w kwalifikacjach? No, co nas mówi? Nie, w kwalifikacjach silnik działał ok, natomiast miałem inne problemy, które mi kosztowały trochę czasu. I teraz patrzę na wyniki kwalifikacji. Stroll wszedł do Q2. Sirotkin odpadł w Q1 na 19 pozycji. Miał tam oczywiście, nie jeździł w treningu, który co prawda był mokry, no ale uznajmy, że ta strata go kosztowała jakieś tam, nie wiem, trochę pewności. Miał problem z zostawieniem samochodu, ale Stroll też akurat to samo, też po prostu Williams no, źle się prowadzi na początku sezonu. I Stroll był od niego o mniej więcej 0,45 sekundy szybszy w kwalifikacjach, prawie pół sekundy. Więc ja sobie tak bardzo ostrożnie wyliczyłem, że na ustawieniach samochodu, na tym, że coś tam miał nie tak w samochodzie jeszcze, poza tym, że się auto ciężko prowadziło, no to, że stracił tylko 15 setnych sekundy. To nam daje około 0,6 sekundy przewagi Strolla nad Sirotkinem w kwalifikacjach prędkości na torze Melbourne. Więc no, tak, z tego mitu Supermana, tak, który debiutuje za kierownicą absolutnie nie dzięki wsparciu finansowemu, nie, tylko dlatego, że jest taki wybitny, 6 dych. No nie, oczywiście z debiutantem i tak, i to pierwszy wyścig, i Melbourne nie jest takie proste i auto trudne w prowadzeniu. Natomiast jeszcze raz, moi mili, wracając,
Robert był uznawany słusznie za kierowcę z najwyższej półki, wybitnego. Fernando mówił, że jest najlepszym kierowcą Formuły 1, to nie była jakaś tam tutaj pusta grzeczność, to była szczera wypowiedź, która mnie zaszokowała, ją słyszałem na własne uszy, jak to mówił na premierze Renault, i po prostu, bo kierowcy się tak, to się po prostu nie zdarza, żeby chwalili innych kierowców w ten sposób. To było niewiarygodne, niesamowite. I to nie była tylko jego wypowiedź. Lewis Hamilton stawiał Roberta na równi, nazwał go swoim najcięższym rywalem, jakiego spotykał w drodze do Formuły 1. No nie tylko on, generalnie Robert był uznawany za takiego topowego zawodnika, więc jeżeli Sergiej wchodzi jako ten, który był od niego lepszy, no to moi mili, tacy zawodnicy nie mają problemów z kolesiem, który ma 19 lat i rok doświadczenia i nie jest nowym Ayrtonem Senną, z całym szacunkiem dla Lansa. Bo może kiedyś osiągać duże sukcesy, natomiast to nie jest ten kierowca, który wchodzi i bum, jak Verstappen rozstawia po kontakt stery wyli. Nie, to nie jest tego pokroju kierowca, więc jeżeli Sergiej takim jest, to powinien być minimum równie szybki albo szybszy od Lansa. Traci 6 dych i to w zasadzie zamyka nam temat już, nie wiem, może nie będę wracał do tych całych analiz zajebistych, pobuzami tych wszystkich rzeczy, które się pojawiły, żenujących. To zamyka temat. Sergiej jest na tym miejscu, na którym być powinien, na którego się należy spodziewać i nie można niego wymagać, żeby było szybciej. To może powinien do swojego środowiska powiedzieć. Natomiast fajnie powiedział, że dzisiaj, że on postara się udowodnić w następnym wyścigu już jak najszybciej, że on zasługuje na to miejsce. Trzymam kciuki, żeby tak było. Ja uważam, że on na nie zasługuje, aczkolwiek nie bardziej niż Robert. Tak? To nie mam wątpliwości, ale to takie jest życie, tak? To nie ma tak, że się coś komuś należy. Po prostu tak jest Formuła 1, to nie ma się co skarżyć, nie ma co mieć pretensji do Williamsa czy do Sergeja. Po prostu tak to się ułożyło, tak to działa. To jest wina całej Formuły 1, systemu finansowania, a nie absolutnie zespołu, czy Sergeja, czy tym bardziej Roberta. Tak to po prostu działa. Natomiast generalnie chodzi tylko o to, żebyśmy wiedzieli, jak jest, tak? Jakie są układy, a nie tutaj wierzyli i układali mity na temat tego, jak to stoper zadecydował i tego typu pierdoło powiedzieć. Bardzo szkoda Hasa. Było zamieszanie, jak już mówiłem, z tym, czy to silniki, bo tak mówiono, szczerze, w biurze prasowym Weber na podium to powiedział, myślę, że to był silnik. To były nakrętki dookoła w obu samochodach. No co oznacza, że raczej to nie mechanicy przy dwóch różnych kołach popełnili ten sam błąd, to znaczy, że oni muszą dopracować. I to w wyścigu wychodzą takie rzeczy. Oni muszą dopracować. Dokręcanie kół, tu przy okazji powiem, jedna z największych głupot Formuły 1, która ma oszczędzać pieniądze, tak? I być ekologiczna, oszczędzać pieniądze, to jest to, że zespoły, przecież oni nie tankują w głównej mierze po to, żeby nie wozić sprzętu do tankowania, bo cargo było za drogie. A że wożą silniki cięższe 90 kg, to już inna sprawa, w ramach oszczędności. Ale to nieważne. Jeżeli oni mieli oszczędzać na ważeniu sprzętu do tankowania, to po kiego wała pozwolić zespołom na dopracowywanie kluczy i robienie własnych nakrętek i śrub? To jest totalna bzdura. Wszyscy powinni mieć standardowe klucze i nakrętki. I nie byłoby takich problemów i nikt by nie wydawał milionów dolarów, bo to się o to rozbijało, na udoskonalanie i kombinowanie przy tym, jak mają wyglądać klucze i nakrętki, żeby uciąć na pit stopie 20 sekundy. To totalna bzdura. No w każdym razie to muszą dopracować w Hasie. Wielka szkoda, dlatego że wygląda na to, że Magnussen by był czwarty lub piąty, bo Ricardo, pamiętajcie, Ricardo jechał świetny wyścig i napierał, więc być może by go wyprzedził. Natomiast na fakt, że odpadł Magnussen i fakt, że odpadł grożą z tego samego powodu, powodując też ostatecznie to piękne rozstrzygnięcie wyścigu, no sprawił, że Haas odpada z gry. Natomiast oni w sobie mają tę prędkość i mają nadzieję, że to szybko poprawią i już na następny wyścig, bo to niełatwo tak naprawdę takie rzeczy powiedzieć, że już na następny wyścig pokażą i dodą sobie w punktach, które im się jak najbardziej należą. Carlos Sainz był takim moim cichym bohaterem wyścigu, dlatego że popełnił ten drobny, ale zawsze kosztowny błąd, wyjeżdżając poza tor, stracił 5,5 sekundy, plus miał pit stop o wolniejszą 1,5 sekundy niż przeciętna. Razem 7 sekund, z czego wchodzi 10 miejsce. Prawdopodobnie byłby wyżej, gdyby nie te przygody. Mówię o tym tylko dlatego, znowu tu wracamy do Roberta, że też mówiono, że no co, został wybrany, decydował, to o tym mówiliśmy wiele razy, kwestie polityczne, układowe, biznesowe, fakt, że ta cała reszta silników między Toro Rosso a McLarenem miała w tym ogromny udział, Renault się o wiele wcześniej tym interesowało, więc no i plus oczywiście Renault ma absolutnie pełne prawo wybierać tych kierowców, których chcą, natomiast tak, wybrali Nico Hülkenberga, który jest kierowcą bardzo szybkim, ale nadal nie stanął na podium i to nie jest przypadek. Twierdzą, że to jest przyszła gwiazda Formuły 1 i w ogóle ich wielki lider zespołu, ale po drodze kilku kierowców odmówiło, zanim wybrali tego najlepszego, łącznie z Perezem, z tego co się mówi. Z całym szacunkiem dla Pereza, który jeszcze wnosił kasę.
Więc i Sainz moim zdaniem to jest bardzo równy, bardzo porównywalny poziom prędkości i potencjału do Hülkenberga i bardzo podobny do tych kierowcy, który przez takie drobne błędy zepsuł najlepszy wynik i zepsuje na zmianę słupkiem jeszcze nie jeden lepszy wynik. Podczas gdy mogli mieć kierowcę z najwyższej półki, no ale to już pomijmy, to był ich wybór, to jest ich pełne prawo, mogą sobie zatrudnić kogo chcą. Rzućmy jeszcze okiem na wyniki. Daniel Ricciardo, bardzo ładny występ w tym wyścigu, po tej karze, jak on to nazwał, zesracza i słusznie, i cofnięcie o 3 pozycje, co nie powinno mieć miejsca, bo to było bardzo drobne przewinienie i nie było obowiązku dawania tej kary. To była sugestia regulaminowa, dyrektywa, a nie obowiązek, więc sędziowie no nie, po prostu mogli odpuścić, bo Ricciardo fajnie mówił, że tak, że gdyby on tam na dachu kogoś wyprzedził po żwirze w ogóle, przy rozbitym samochodzie, to tak, ale że kabel wyszedł z drogi, a on to tylko odrobinę pojechał szybciej, powyżej delty, kara była totalnie zestracza, tak jak to mówią. No wybaczcie, tak to mówią, więc tak mówimy, jesteśmy dorośli, shithouse. Znaczy nie wszyscy, jak ktoś jest niedorosły, to no, proszę nie słuchać. Czwarte miejsce. Dla Maxa był to ciężki wyścig, bo szósta pozycja. Max mówi, że miał problem z samochodem, że auto było nadsterowne. Ja mówię, że to jest naprawdę konkretny facet. On to nie ma powodu, żeby ściemniać. Jest zbyt dumny, zbyt pewny siebie i zbyt dobry, żeby tutaj opowiadać czary mary. Mówi, że na początku coś tam się stało, coś w samochodzie się zepsuło i od tej pory auto było ciężkie w prowadzeniu. Przy czym przyznaje wcześniej, że zgapił się na starcie w pewnym sensie, że Magnussen go wyprzedził. Przyznał po prostu tak, no, w ten sposób powiedział, że tak naprawdę, no, że mógł obejść tą pozycję, ale. Kevin potrafi atakować, naprawdę. Jeździ bezkompromisowo, brutalnie, ale kurczę, dobry jest skubany i to był mega fajny atak. Jeden z fajniejszych w tym wyścigu, trochę przegapiony. No więc to stracił pozycję na starcie i potem po tym pięknym Aaltonenie 360 stopni ostatecznie dojechał na szóstej pozycji. Fajnie, że Daniel dostał szansę, żeby nam nadrobić trochę pozycji, dlatego że wygląda na to, że Daniel, znaczy już w zeszłym roku było widać, że jest wolniejszy. Wolniejszy to nie znaczy gorszy, bo to jest o wiele więcej czynników, czyli kierowcę lepszym, nie tylko sama prędkość. Natomiast no, początek weekendu był naprawdę ciężki, aż do wyścigu, kiedy no, dzięki tym problemom Verstappena mógł awansować. On potrzebuje trochę tego szczęścia, bo moim zdaniem mogę się mylić, ale jednak szykuje się sezon, w którym Daniel no, zostanie przed Verstappenem już tak może nie zmiażdżony, to wątpię, że nastąpi, natomiast będzie wyraźnie widać, tak sądzę, że jednak Max jest od niego szybszy. Co nie jest akurat dogodne w jego sytuacji, bo walczy teraz nowy kontrakt. Fernando Alonso, piąte miejsce, doskonałe, chociaż było w tym dużo, dużo szczęścia. No fakt jest taki, że wczoraj powiedział, że on tak, jak go spytano, czy celuje w pierwszą szóstkę, powiedział nie, wyżej niż szóstka, pojechał w pierwszej piątce. Dziś przyznał, że okej, no tam trochę hasy odpadły, tutaj Carlos popełnił błąd. Jeszcze Fernando skorzystał z neutralizacji, tak jak i Vettel zresztą, żeby nadrobić trochę pozycji. Natomiast ostatecznie, no, świetny kierowca i wykorzystał wszelkie szanse, dojechał na bardzo dobrej piątej pozycji. Myślę, że McLaren ma powody do zadowolenia. Trzymajmy kciuki, że to będzie później. Siódmy Nico Hülkenberg, wyścig raczej bez historii. Stoffel Vandoorne na dziewiątej pozycji. Nie udało mu się skorzystać z tego, z czego skorzystał Fernando Alonso, ale wydaje mi się, że też naprawdę porządny wynik. Dziesiąta pozycja Carlosa Sainza po tym tak, po tym błędzie. 11-12 miejsce Sergio Pereza. Szkoda, że nie dostanie chociaż punktu, natomiast no, to pokazuje, że tak Formuła 1 się zmieniła, że nie może być cudów co roku. Ostatecznie Force India przy najmniejszym budżecie w zeszłym roku i przypuszczam, że też nie największym w tym sezonie, jest skazana na to, żeby spadać. Po prostu trzymajmy kciuki, że jakoś im się uda to w trakcie weekendu przepraszam, w trakcie sezonu wyciągnąć i jakoś pociągnąć tą średnią wyżej, żeby być może znowu wrócić przynajmniej na niektórych torach. I tyle. Wydaje mi się, że już tyle, co chciałem powiedzieć na temat tego, co działo się w tym wyścigu. Konferencja była bardzo sympatyczna, z tego względu, że Vettel się zachował bardzo fajnie, z klasą. Owszem, miał jakieś wygłupy i napady nerwowe, ale nie można go to osądzać. To nie jest kierowcą Formuły 1, to jest kierowcą czterokrotnym mistrzem świata. Pardon. Oni mają swoje stresy. Naprawdę to łatwo siedzieć na kanapie i mówić, o, się tak zachował, o, to za. Łatwo powiedzieć, trudniej przejść całą tę karierę i dojść do najlepszej kategorii wyścigowej świata, walczyć o tytuł, o zwycięstwa z najlepszymi kierowcami świata typu Lewis Hamilton i trzymać stalowe nerwy. To wiecie, naprawdę, tu na kanapie to łatwo, natomiast jechać tym samochodem i nastawiać dupy i ryzykować życie przez pół życia w różnych kategoriach motorowych jest o wiele trudniej. Tak więc rozgrzeszmy go za te drobne wpadki, natomiast przyznajmy, że ma dużą klasę przy większości wypadków i do tego jeszcze całkiem fajne poczucie humoru i dużo, dużo
inteligencji. Od razu przyznał jeszcze na podium na wywiadzie, że tak, mieliśmy trochę szczęścia z safety carem. Przyznał, że Mercedes był szybszy i na pierwszym stincie, i na drugim stincie, ale jak już udało się uprzedzić Lewisa, no to w tym momencie no, sprawa była prawie że przesądzona. Mówił o tym, o tych momentach, że tak, kiedy Ferrari zostawiło go na to, że jakby zanęciło Hamiltona Raikkonenem, o tym nie mówił, ale to my wiemy. Natomiast no, on tak, modliłem się o safety car i zobaczyłem, że zatrzymało się auto jakieś w czwartym zakręcie i sobie myślę, nie, nie wyjeżdża. A potem ktoś stanął, myślę, że to był Haas, na drugim zakręcie i wtedy zobaczyłem, tak, i kiedy to zobaczyłem, po prostu byłem pełen adrenaliny, tak już serce, w nadziei, że się uda. Kurde, udało się, to było super, naprawdę. Losowe rozstrzygnięcie. I udało się. Lewis Hamilton bardzo, bardzo fajnie. No wiecie, on ma te swoje wyskoki, tylko że to jestem taki wspaniały, najlepszy. Ale generalnie facet ma klasę. Ja lubię bardzo Lewisa mimo wszystko. Lubię jego poczucie takiego humoru i te, kiedy się śmieje na konferencji. Jest fajny, no. Miewa swoje gorsze momenty, moim zdaniem, bo to jest kwestia, ale generalnie jest sporo. I tutaj na podium od razu wielkie gratulacje dla Sebastiana i dla Ferrari. Dzisiaj to oczywiste. Tylko najlepszą robotę. To jest trochę przytyczek w stronę Mercedesa i zasłużony zresztą, bo Hamilton miał wszystko, żeby ten wyścig wygrać. Miał tempo, miał samochód na to, tylko to zespół mu mówił, że ma jechać tak i tak. I on tak pojechał i tego wyścigu nie wygrał. A on, wiecie, on nie ogląda wyścigów w telewizorze tak jak my, on nie patrzy na lift timing. Kierowcy naprawdę świetnie, tacy najlepsi typu Lewis czy Robert, oni naprawdę świetnie ogarniają i czasami jak wychodzą z samochodu i mówią, Robert taki był, jak startował Formuły 1, żeby człowiek był w szoku, że on tyle rzeczy był w stanie wyciągnąć jadąc w samochodzie w tym miejscu, ale do cholery nie widzą tego wszystkiego, co my, a szczególnie ci inżynierowie i te programy komputerowe, które tam mielą dane w garażu, więc no, sam nie mógł na tym zapanować, to była tylko i wyłącznie odpowiedzialność zespołu, żeby mu powiedzieć, jakim tempem ma jechać, żeby ten wyścig wygrać. I to, że go nie wygrał, to nie jest absolutnie, nie ma w tym żadnego udziału. Za całość odpowiada ten bug w software'ze. Jak to ujął to Wolf. Z innych ciekawych wypowiedzi, tak, Lewis mówi, że jego zdaniem samochód ma potencjał, ale na razie mamy problemy i co mu nie pasuje. Brakuje mi tego jako kierowcy, że samochód nie reaguje tak, jakbym chciał. Trochę za bardzo ślizga się w miejscach, w którym nie chciałbym, żeby się ślizgał. Chcę, żeby był idealny, kiedy naciskam hamulce i skręcam. A na razie to jest zawsze jakiś rodzaj kompromisu, kiedy jadę. Mówił też o tym, że miał mocny wiatr, co też utrudniało jazdę, a kiedy chcesz, tak mówi. Oczywiście rolą kierowcy jest objechać te problemy, tak, driver around problems, czyli sprawić jazdą, żeby te problemy jakoś pominąć, no ale wolałbym mieć auto i trochę inne. I teraz znowu, ja o tym mówiłem i będę jeszcze mówił nie na raz. Większość kierowców absolutnie, jak będzie miał do wyboru samochód super szybki, ale bardzo trudny w prowadzeniu, niestabilny, albo auto, samochód trochę wolniejszy, ale o wiele łatwiejszy w prowadzeniu, większość bierze auto łatwiejsze w prowadzeniu. Bo nawet jeśli z tym super szybkim uda się wyciągnąć parę pole position, bo też pewnie nie wszystkie, bo to auto nerwiste nigdy nie pojedzie z nim w 100% idealnie w każdej kwalifikacji, o tyle na dystansie wyścigu to robi dużą różnicę, szczególnie w takim wyścigu właśnie jak w Melbourne, czy w Montrealu, czy w Monako i kilka jeszcze innych miejsc, tam naprawdę, i to też to co mówi, kierowca przede wszystkim musi mieć pewność w to, że auto zrobi to, co on będzie chciał. I na razie Ferrari tego nie daje, ale moim zdaniem jest nadzieja, no bo znowu, chodzi o ten rozstaw osi, tak, chodzi o to, że Mercedesowi zajęło trochę czasu, zanim udało się znaleźć jakieś lepsze ustawienia i Ferrari musi przejść tę samą drogę. Jest nadzieja, że uda im się to szybko zrobić i wtedy być może zobaczymy jakąś walkę o Mistrzostwo Świata. Dostał jeszcze pytanie o ten party mode, czyli o ten przycisk, bo wczoraj zarzucał Sebastian Lewisowi, że Mercedes ma jakiś ten znowu przycisk, który daje większą moc. Dziś przyznał, że nie, że mówił, że przejrzał dane z GPS-u, że generalnie analizował, co się działo w kwalifikacjach i wychodzi mu na to, że jednak to Lewis mówił prawdę, że przejechał po prostu bardzo dobre kółko, że zyskał z silnika nie tak dużo dychę, może dwie, natomiast generalnie rzecz biorąc na pewno nie 70 sekundy, po prostu no, ta przewaga przechodzi nie tyle z silnika, co z całego pakietu samochodu Mercedesa prowadzonego przez Lewisa Hamiltona, bo jakoś tak, Bottas nie okazał tego, dajmy na to, tak, zjawiska Magic Button. Magiczny przycisk nie zadziałał w przypadku Walteriego Bottasa.
Jeszcze było ciekawe pytanie na konferencji, czy ma ekstra satysfakcję z tego powodu, Seb, że wczoraj Luis zrobił te komentarze, że starł uśmiech z jego twarzy. No to on powiedział, nie, przecież mówisz, że żartuję. Ja mówię, że myślisz, że jesteśmy wystarczająco dorośli i nie musimy schodzić na ten poziom. Bardzo ładnie, bardzo słusznie. Nie ma się tutaj tak rozpuszczać na tymi dziwnymi kwestiami. Takie zachowanie mi się podoba o wiele bardziej. Jest takie powiedzenie, że trzeba mieć przegrywać. Moi drodzy, wygrywać też trzeba umieć. Nie chodzi mi o umiejętność zwycięstwa, tylko umiejętność zachowania, jak prawdziwy zwycięzca, i właśnie tę umiejętność pokazał Sepp. Na koniec jeszcze jedną chcę rzecz powiedzieć, do niej wrócić. Ignorowałem to przez cały weekend, bo naprawdę nie chciałem sobie już, to jest za dużo rzeczy, żeby sobie się jeszcze rozdrabiać na takie sprawy. Natomiast spytałem się Paddy'ego Lowe o te komentarze bardzo niesmaczne Villeneuve'a, że tutaj Robert może sabotować zespół, bo do tego pił Villeneuve, tak? Z tego co widzę. No, zaczynam na początku, powiedział, że nawet nie wie, o co chodzi, bo nie czytał, więc jak mu przytoczyłem, to mówi, że Robert bardzo ciężko pracuje, że pozostaje w boksie do późnych godzin nocnych, że zespół bardzo jest szczęśliwy z pracy z Robertem, i ja wiem, że tak jest nie tylko od niego, nie tylko z oficjalnych wypowiedzi i nie od Roberta, tylko raczej naprawdę jest wiele źródeł, żeby się dowiedzieć. Jeśli chodzi o wkład Roberta, naprawdę on bardzo, bardzo pomaga zespołowi. Nie brakuje opinii, że byłoby jeszcze gorzej i jeszcze trudniej, gdyby on im nie pomagał. I to jest kwestia nie tylko tego, że po prostu jest jaki jest, jeśli chodzi o jego umiejętności jako kierowcy i wreszcie techniczne, ale też chodzi o jego etykę pracy i generalnie moralność jako człowieka. I fakt, że Jacques Villeneuve to podważa, jest po prostu przeohydny. Nie możemy tego tolerować. Dlatego no, zabawne były te żarty, że tam Robert zdjęcia, jakie kanapkę, bo ta torebka wpadła w kanał tak chłodzący Sergiejowi, ale szczerze mówiąc mnie to nie śmieszyło, bo po prostu jakby w kontekście tego, co zrobił Villeneuve i co sporo osób może uwierzyć w to, z czym musimy walczyć absolutnie, to się przestaje robić śmieszne. Absolutnie nie możemy akceptować takich rzeczy. I tak jak normalnie bym, bo ja lubię Villeneuve'a, bo on daje jakiś taki, ma te swoje opinie, one są takie, no powiedzmy, bardzo charakterystyczne, bardzo takie kontrastowe, mi się to podoba, nie trzeba się nie zgadzać i tak z nimi zgadzać. Tak samo ja nie wymagam, ja nie potrzebuję, żeby się ze mną wszyscy zgadzali. Mi się podobają, jak dyskutujemy. Naprawdę, nie może być wszyscy jednomyślni, więc też nie traktujcie moich opinii jako wyroczni. Ja nie jestem wyrocznią. To są moje opinie, które mają swoje uzasadnienie, ale jak ktoś się nie zgadza, ma pełne prawo, to być dla was punkt odniesienia, a nie jakieś, nie wiem, oświecenie, czy nie wiem, czy. Nie, no po prostu to nie są jakieś prawdy objawione, tak? To jest punkt widzenia mój, czy. I tak samo winę po swój punkt widzenia, dość charakterystyczny, i normalnie staram się te rzeczy jakoś traktować z dystansem. Lubię je czytać, nie zgadzam się z dużą częścią rzeczy, ale fajnie jest go mieć, po prostu. Ale w tym momencie żarty się kończą, nie? To już przestaje być ani zabawne, ani ciekawe, to jest po prostu chamskie, bardzo nieuczciwe. Totalnie nie fair i nie do zaakceptowania. I dla mnie w takich chwilach to wychodzi, moim zdaniem, to jest facet, który mierzy po prostu innych swoją miarą. I tak często ludzie robią, że zarzucają innym, o, to, bo tutaj na pewno ktoś ci płaci, albo tak, albo na pewno szukujesz. Bardzo nieuczciwie też. Prawdopodobnie dlatego, że oni by tak zrobili. I sądzę, że Villeneuve tak ocenia właśnie w tym momencie Roberta. Poza tym, że ma do niego bardzo dużą pretensję o to, że Robert przyszedł do zespołu BMW i z miejsca był niego szybszy. I dzięki temu zastąpił jego jako mistrza świata w samochodzie w trakcie sezonu. I to boli Villeneuve'a cały czas. Więc tak, to trzeba powiedzieć, że moi mili, starajmy się takie rzeczy traktować z dystansem i cieszmy się ludźmi, którzy mają kontrowersyjne opinie, natomiast to jest ten punkt, w którym się posuwają za daleko i tego akceptować nie możemy, tak więc upraszam o to, żeby traktować to poważnie, tak? Nie wolno pozwolić na to, żeby tacy kolesie dyskredytowali nie tylko pracę, ale i postawę takiego człowieka jak Robert. I tym optymistycznym słowem chciałem zakończyć nasze spotkanie w Melbourne, chyba ostatnie tutaj, ale nie ostatnie w życiu. Mam nadzieję, że dotrwa mi, dolecę do domu. Dziękuję Wam za ten weekend, był dość ciężki, ale był fantastyczny. Bardzo ciekawy i tak, mam nadzieję, że niedługo się spotkamy trochę w kraju, ale też trochę za granicą. Do zobaczenia.